Witam serdecznie i pozdrawiam z poligonu rakiet V1 i V2 w Bliźnie, w Podkarpackim. Tutaj właśnie po bombardowaniach w Pynnymünde Niemcy przenieśli poligon doświadczalny. W tamtym budyneczku są eksponaty, bardzo fajne. No i miejsce jest autentyczne. Co tu mamy? Pojazdy BRM, stara, łącznościowego Antonu. Atrapa V2, Wernera von Brauna tam V1. I przejdziemy się do Antonowa, bo nie każdy miał okazję widzieć od środka. To pokażę. Tu jest jeszcze pojazd zarejestrowany, sprawny. Wejdziemy do Antka. Wieje wiatr. Mówić potężna burza dzisiaj. Maksymalna prędkość. Antonow, czyli AN2. Wejdziemy do środka. On był prawdopodobnie samolotem gaśniczym lub jakieś opryski robił, bo tu widać złącze. Teraz wejdziemy do środka, ale lecieć nie będziemy niestety. Tu są drzwi. Czy światełka na skoczku. Jest napisane jak ciężar układać. Fajnie, że jest taki nie jeszcze do końca rozkradziony. No jak widać, mamy tutaj kabinę pilota. Możemy zasiąść nawet za sterami tego cuda. Klimkę miał tutaj widać, wentylator. No, nie jest rozkradziony na szczęście. Agregat prądotwórczy, kuchnia polowa, rowerek. Jeszcze podejdziemy do atrapy. Dosyć wiernej. Bomby latającej, pocisku latającego. O! Podobnych dzisiaj się używa. W Land Roverze też takie coś miałem. Tu jak widać V2. Jeszcze się udamy do atrapy V1 silnikiem pulsacyjnym. Nagrywam telefonem, nie chcę mi się sięgać po GoPro gdzieś w aucie, w bagażach.
i te z resztki rakiety V2, rakiety balistycznej. Widać oryginalna głowica rakiety V2. A tu jest atrapa, kopia V1. Na górze silnik pulsacyjny. To, co przy różnych wykopkach zostało wykopane.